Wakacyjne studio dotarło niedawno do specjalnego słonecznego patrolu, w skład którego wchodzą dwa lubelskie kabarety. Kabaret Anime Room Ru i Smile. Słoneczny patrol od ponad miesiąca patroluje amfiteatry polskiego wybrzeża. Zanim trafili przed szeroką falą publiczności, udało nam się chwilę porozmawiać z sześcioma ratownikami. Kabaret Anime Room Ru, kabaret polityczny bardzo. Jak się pisze pięta? Tak. P-I-N-T-A. Przez E-U. Nie. Nie, pięta chyba. W Świnoujściu piszą przez E. A, bo Świnoujście, no to, a gdzie, aha, że w Świnoujściu, no to przypiją. U nas na wschodzie piszą pięta. Kabaret polityczny, oczywiście tak. Oczywiście zamierzamy po prostu teraz być kabaretem politycznym i pokażemy po prostu wszystkim politykom, gdzie raki zimują. Niech władza już nas się boi, bo teraz my jesteśmy trzecia władza. To oczywiście powiedział bardzo. O, są nasi wielbiciele, to są dobrze. Wielbiciele już za potem. Tofik jest zajęty w tym momencie wysłaniem SMS-a ze słowem piąta. Nie, nie, on pisze do tego, do premiera pisze, postulaty. Postulaty tak, będą zrealizowane w postulatach przecież. Do kogo był ten SMS? Jakie było pytanie? Do kogo był ten SMS? Nie mogę powiedzieć, bo będę musiał pana zabić. To inne pytanie. Jak podoba się w Świnoujściu? Po raz siódmy jesteście. Bardzo mnie się podoba. Mam oddane wszystkie długi. Podoba mi się bardzo. Dziękuję. Tylko tyle? Przepraszam, kolega jest po lekach silnych i po prostu to ma takie momenty zawieszenia, że nie wie, gdzie jest. Natomiast podoba nam się w Świnoujściu w mieście Tysiąca Mostów. Jak Tysiąca Mostów? Niedługo będzie tunel albo właśnie most. No, mamy prom teraz. Już parę razy to słyszeliśmy tutaj w Świnoujściu, ale dopingujemy. Dopingujemy, wolę tunel chyba. Waldek, przejeżdżałeś dzisiaj przecież z wyspy na wyspę promem. To był prom? Z wyspy na wyspę, nie wiem, jest bo bardzo. Koledzy mnie włożą w bagażniku i ja nie wiem, cały czas mi mówili, że jest tunel. Ja, jak przypłynęliśmy promem, to siedział w bagażniku i krzyczał amortyzatory, amortyzatory. Ale chyba... Wentylatory. To czyli jest niepotrzebny ani most, ani tunel. Ani Waldek. Nie, jak, Waldek jest potrzebny. To jest ten trzeci zespołu. A, jest, tak. No jak już jest, to niech to będzie tam spokojnie. No. Wakacje pracowite. Do czasu. Do 17 sierpnia pracujemy, a potem będziemy wypoczywać. Wypoczywać w bagażniku? Nie, na szczęście już jest po truskawkach, wiesz, tej roboty za dużo nie zostało. Ale zostały kartofle jeszcze do zebrania. No to nie, to Waldek. Nie, ja już zarobiłem na kombajn, także sam se zbierze. Ja kartofli nie zbieram, bo kartofli się nie daje z krzaka. Z jakiego krzaka? No z tego truskawkowego. Aha. Dobrze. Wobec tego zapytam również o program. Program, który powstaje dzięki? Dzięki uprzejmości naszych sponsorów, których pragnę teraz wymienić. Rozumiem, czym więcej płacą, tym lepszy program. No to jest jak w telewizji po prostu, to jest jak w telewizji. Natomiast naszym sponsorem jest pan Krzysztof Rabczewski i pan Józef Domagała. Dziękujemy bardzo. I nie zapominajmy jeszcze o pani Jolancie Kutys. Musimy też wspomnieć o pani Izabeli Walnowskiej. Której już z nami nie ma jej, ale no, pozdrawiamy. Ale wspomnieć. Ale pamięć o niej tkwi wśród nas. Tak. Tym bardziej, że to jej nie oddaliśmy pieniędzy. No ale to jak ktoś tak robi. Trzeba było nie umierać. Tak. Dobrze, zostawmy tych sponsorów na chwilę. Znajdujemy się obecnie na wyspie Uznam. No uznajemy. No, uznajemy to odpowiedź. Czy wam coś mówi więcej? Tak. Wyspa Uznam jest jedną z dwóch wysp polskich. Powstała... Mamy trzecią, Karsibór jeszcze. Karsibór, ale to jest sztuczna wyspa. Chociaż nawozy też są sztuczne i przecież jakże pożyteczne. Wyspa Uznam, powierzchnia dość duża, otoczona wodą ze wszystkich stron, pagórkowata, roślinność... No bo podpowiadał. Tak, przepraszam. Roślinność bujna, urozmaicona, zwierzyna. Wróble, wrony, zające, myśliwy, dżdżownice, krety. Dobrze, znajomość jest doskonała topografii miasta. Zapytam wobec tego, jakie ryby pływają w Bałtyku? Grube. Oj, grube, no to nie patrz smaczne. Na siebie. On powiedzieć smaczne. Pływa dorsz, śledź, jesiotra, łosoś. W Bałtyku. Łosoś. A w Bałtyku nie? I flądra. I ostatnio wieloryb pływał też. I flądra. Foki i są nawet te, no, te takie francuskie, no, te krewetki. Tak, Waldek wymienił wszystko, co tylko pamięta z lekcji przyrody. Trudne mu zadać, trudne. Ja nie mam pytań, daj od razu odpowiedź.
Wspaniały kraj, cudowni ludzie. Jaka jest stolica Świnoujścia? Wyzdrowska! Dobrze. Dziękuję. Zatem Ani Mru Mru, spotykamy się na scenie Świnoujskiego Amfiteatru. Dzięki bardzo. I tylko mamy prośbę, żeby nie wchodzić do nas na scenę, bo tam... I chcielibyśmy pozdrowić jeszcze cały kabaret, chciałby pozdrowić. 3, 4. Pozdrawiamy. Pan też ma jakiś talizman na szczęście? Na szczęście nie ma. No nie wiem, czy by mu się nie przydał. Jaki talizman, jaki życzył, jak paragaci wrzucona do pralki podczas wirowania. W dodatku, w którą ktoś będzie rzucał nożami, to słabszą ręką. A propos. Kiedy muzyka już gra, czekam na odpowiedni moment. Kiedy moment nadchodzi, wtedy rzucam pierwszy nóż. W Świnoujściu po raz? Ósmy. Znaczy ja 9. Wrażenia za każdym razem? Rewelacyjne. Ja też tak uważam, to jest najfajniejsza publiczność. Najlepszy jest prom. Mhm. Kiedyś był też w Lublinie, ale chyba zlikwidowali. Tak, bo tam nie ma ani morza, ani rzeki żadnej. Właśnie. I zrobili trolejbusy. Tak. Możecie rozwinąć temat promów. Chętnie posłuchamy. Ale tych kosmicznych, czy tych śródlądowych? Nie, tych świnoujskich. Świnoujskich promów. Znaczy tak, zaczyna się, jakby ktoś to nie wiedział. Bieliki. Tak, płynie. Jak jest jeden brzeg, a tu jest drugi, prawda? To między tymi brzegami kursuje prom. Taki, ja może zademonstruję, żeby to tak. Jakoś uwidocznić. To jest, nie, bo to reklama prom. Będzie, ja mam korek. No to czekaj, to trzeba widać, drugi też, żeby, bo one się mijają. Michał, właśnie. Nie, bo to są... I teraz tak, załóżmy, to... przygodowo. To... Czekaj, ja boję zrobię. Tak, o. I one, tu ludzie wchodzą. I te... samochody. Tu samochody to już kwestia wyobraźni. I po prostu się mijają. Mijają się. A to bo ja tak dymę. I kto był tu, jest tu, a kto tu, to tu. I ostatni będą pierwszymi, a nie. Oni się chyba ścigają, ci promowicze. I bardzo wam się to podobało, tak? Ta atrakcja? Bardzo. Ktoś fajnie to tylko jeśli ktoś z władz na przykład ogląda ten program, chciałbym zaapelować, że jeżeli już się wjedzie na ten prom, żeby było miejsce, żeby drzwi otworzyć. Bo byłem uwięziony w samochodzie dziś. Ale nie w bagażniku? Nie, jeszcze nie w tej trasie. Dzisiaj koledzy mnie odpuścili. Znaczy w bagażniku, tylko tym dachowym. Też. Ma urodziny się na Pawle. Tak, samo. Pamiętali. Ale o czym my to debatowaliśmy? O promach. Jesteśmy konstruktorami, także. A jak już Świnoujście idzie w tym kierunku, to zachęcamy do budowania promów kosmicznych. Tutaj taka rakieta w centrum stoi, czerwona, niedokończona. Proszę dokończyć. Tak. Z Ani Mru Mru współpracujecie przez... No, drugi rok. Tak, to jest nasza druga trasa wakacyjna, ten roku też byliśmy. Zdarza nam się grać wspólne programy czasem na różnych miejscach w Polsce i teraz jesteśmy tutaj, po prostu tutaj. Mamy bardzo fajny program, spójny, wspólny. Zebraliśmy chłopaków, mówimy, co będą siedzieć w domu. Jasne. Niech pojeżdżą z nami. Trzeba troszeczkę wypromować ten kabaret. Fajne chłopaki, naprawdę. I, no i takich ciągamy po tej Polsce, jeżdżą z nami. Wiecie, no po prostu te koncerty są zaprzeczeniem tego, że w Polsce artyści się ze sobą nie dogadują. Tak. Dogadują się. My się bardzo dobrze znamy, rozumieją i lubimy. I czysta przyjemność występować z kabaretem Ani Mru Mru. Czyli nie marudzą, nie gwiazdorzą? Nie, oni są... Nie. Ja w życiu nie widziałem, jak ktoś gwiazdorzy. Tak. Nie, to naprawdę fajne chłopaki. To powiedzcie, co dzisiaj przedstawicie, jakie skecze? Takie śmieszne. Przedstawimy skecze o ludziach... O innych ludziach. Generalnie będzie o ludziach. Miszmasz skeczowy. To będzie tak skecz za skecz, czyli raz my, raz oni. Mamy jeden numer wspólny, bardzo ciekawy, interesujący, nowy, świeży, fajny. Chodzi o w tym numerze o to, że jesteśmy wszyscy w szatni, a przegraliśmy mecz, no bo jeden, nie opowiadam jeden tam chłopak strzelił dwie bramki samobójcze. I Paweł, przestań. Tam są i takie... później wychodzimy na konferencję prasową. I tam są takie żarty. Tam są takie. Dobra, macie skecz o sportowcach, a jakby któryś z was uprawiał jakiś sport, jaki to byłby sport? No, ja na pewno... Z racji kolana, no na pewno triatlon, no. Ja muszę pomyśleć. Sport to jest takie... Takie, że się chodzi albo ja, biegnie. Ja bym po prostu taki sport wykonywał ilość kliknięć myszki małym palcem na minutę. Nie żartuj, wyglądasz na baletnicę. Balerytnica chyba. Ja tak mówię, bo się zaczerwienił. Ja się opaliłem się nad polskim morzem, chociaż pogoda taka, nie jest, że się opaliłem, nie wiem. Ja jeszcze tak powiem zupełnie szczerze, że rok temu proponowano mi transfer do Chelsea Londyn. Grałem w piłkę zawodowo, ale no niestety kontuzja i
Musiał podziękować. Musiał podziękować. Grzecznie odmówiłem. Tak, jednak kabaret. I teraz po prostu ktoś inny jeździ tym takim spryskiwaczem do murawy po boisku. Tak, a jeśli chodzi o mnie, to ja na pewno bym uprawiał piłkę nożną. Andrzej jest sędzią piłkarskim. Andrzej jest w reprezentacji sumo polskiej. Ja może pokażę, o co chodzi. Chodzi, żeby z brzucha pociągnąć przeciwnika i to mi dobrze wychodzi. To taka jego druga twarz, druga osobowość jest. No taki zwierz z mnie wychodzi. No jedni, prawda, zbierają znaczki. Inni grają w sumo. Andrzej lubi pograć w sumo na komputerze. Na komputerze. To może teraz pozdrówcie swoich widzów, fanów. Ja pozdrawiam babcię. Ja pozdrawiam wszystkich telewidzów przed telewizorami i tych zgromadzonych w studiu. Pozdrawiamy wszystkich z TVS. Życzę udanego występu. Przekręcam kluczyk, wciskam gaz. Szapka, kangur i mis gaz. Kluczyk sprzęgło, jeden but. Palę gumę, czuję zwrót. Na zegarku paczki dwie. Chyba rzucę drugi bieg. Kierunkowskaz i zmieniaj pas. Ten przemiły pan na pewno wpuści nas. Spróbuj trafić między linie dwie. Nie przekraczaj pięćdziesiątki, bo to grzech. I słuchaj moich uwag, bo zginiemy. Od pierwszych chwil wejścia kabaretów na scenę przez ponad 2 godziny publiczność bawiła się wyśmienicie, a prezentowany program wielokrotnie przerywany był gromkimi brawami i salwami śmiechu. Do zobaczenia. Za